Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj top 5 modyfikacji do Eurotrucka. Pierwsza modyfikacja to jest modyfikacja na realne marki samochodów. Teraz tutaj mają samochody realne nazwy, to znaczy marki. O, tutaj na przykład Skoda jest. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj na przykład mamy Golfa, jak widać. O, sobie kurde jedzie. Pojechał kurde. Zobaczmy, co jeszcze mam tutaj za marki. No różne mamy. Bardzo dużo ich jest. No tak pusto. A, tu ciężarówka jedzie. O, traktor na polu. Kurde. A tutaj co mamy za markę? Tutaj mamy markę. Chyba to jest Nissan. Z tego co kojarzę. Coś chyba, chyba tak. Ale nie jestem pewien. A tutaj mamy... O, Dacia. No i ogólnie jest tutaj sporo marek. Bardzo dużo tutaj jest tych marek. O, tutaj mamy na przykład Renault chyba, z tego co kojarzę. Tutaj kolejna marka, no bardzo dużo tych tutaj jest nowych marek. O, tutaj jedzie kurde Mercedes. Łe. I pojechał. Kolejna modyfikacja też bardzo fajna jest. Dodaje, jak widać, GPS-a u góry. Pod F5 tam włączamy, F3 wyłączamy. I nie ma teraz po prawej stronie na dole GPS-a, tylko jest u góry. Myślę, że to jest spoko. Jak dla mnie fajnie wygląda. O, F7. Tutaj na dole się pokazują te inne rzeczy, a tam u góry ta reszta. O, tutaj jest o ładunku, tutaj uszkodzenia. Bardzo fajny też mod. Zobaczmy, jak kurde... Zobaczmy, czy kurde działa. No, jak widać, działa. GPS. Widoczne wszystko jest dobrze. Także... Zobaczmy jeszcze, jak kilometry wyglądają. Zaznaczę tutaj gdzieś. Gdzie one są? A, tam u góry z boku się pokazują. Też bardzo fajny mod. Tak u góry fajnie to wygląda, moim zdaniem. Polecam. Kolejna modyfikacja to jest modyfikacja na realne nazwy firm. Czyli tutaj mamy jakieś metro. Tego tak nie kojarzę za bardzo. Tutaj mamy... O! GLS! To już kurde... Wiadomo. To już jest bardzo kojarzone. Co mamy tutaj jeszcze? Tutaj nie. Czy mamy tutaj... O! Klas kurde nawet mamy tu. Sporo jest też chyba tych nazw tutaj. Tych firm. Nawet tutaj jest jakieś TNT, to też coś kojarzę, tą nazwę firmy. Tutaj mamy jakieś Orko chyba, coś. I mamy tutaj jeszcze coś, jakąś firmę. Tutaj w Hamburgu jestem teraz. Chyba... A, jeszcze tutaj coś jest, widzę. Czy tutaj też... O, kurde! DHL mamy nawet, kurde. DHL tu jest. Też polecam. Fajne to jest tak, że oryginalne firmy, to znaczy nazwy prawdziwe. Spoko też, polecam. Przejdźmy teraz do kolejnego moda. Kolejny mod to jest na grafikę. Coś tam chyba poprawia. Zobaczymy potem, ja porównanie takie zrobię. Potem wyłączę tego moda za chwilę. Takie chmury, chyba też inne, ciemniej trochę jest. Ja wam zrobię tutaj porównanie, tak jak już mówiłem. I przejdźmy teraz do ostatniego moda. Kolejna modyfikacja to jest modyfikacja na światełka. Jest to modyfikacja od kolegi Mara. Papa Smurf chyba się nazywał, z tego co pamiętam. Możemy tutaj sobie różne lampki ustawić. O, mamy wybór tutaj różny. Ustawmy sobie tutaj coś. Tak przykładowo, na szybkiego wam to pokażę. O, tutaj też dam takie, takie. Dobra. Jeszcze z tej strony. Ogólnie tutaj można fajne lampki dodać, jak kiedyś już sobie patrzałem. O, takie też inne te można tu dodać. Nie wiem, co to dokładnie tam jest. Tu też coś można. A tu? O kurde, ale wybór tutaj mamy, spory wybór. No zobaczmy teraz, jak będzie tamto się świecić. O,
O, tu też można. A, dobra, dam też. I kupię zaraz. Dobra. No i tak to się prezentuje tutaj. Można fajnie sobie ustroić to. Fajnie tutaj się pobawić z tymi lampkami. Polecam, też fajne. I na pewno do screenów też fajnie będzie to wyglądać. Albo na jakieś miniaturki czy coś. Także to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie, cześć, pa pa.